Ty powiedziałeś, bram karki PSG. No wiadomo, zależy też od dnia. Jeżeli mamy dwa treningi dziennie, będzie wygląda tak, że staję około godziny 8 rano. Nie wiem, że wszystko jakieś niewielkie śniadanko, po czym wyruszę na trening. Na treningi jeżdżę z moją bardzo dobrą koleżanką Lindą Brezonik, jest to Niemka. Razem jedziemy do ośrodka treningowego na Burzywalu, bądź na Camp de Loche. Jest to główny ośrodek PSG, w którym trenują również mężczyźni i wszystkie grupy treningowe, wiekowe. Natomiast, no mówię, dzień z dwoma treningami jest tak, że pierwszy trening o godzinie 10. W szatni musimy być o godzinie 9.15. Trening trwa około 1,5 godziny do 2 godzin, to w zależności od dostępności boiska. Po czym udajemy się na obiad. Zależy, jeżeli mamy na Camp de Loche, to wracamy na Burzywal i jemy tam wspólnie posiłek. Po posiłku mamy jakieś 2 godziny wolnego, po czym udajemy się znowu do szatni. Też musimy być tam 45 minut przed. Potem to trenujemy i po treningu jesteśmy już wolne. Natomiast jeżeli mamy jeden trening dziennie, zależy też o której porze, prawda? No, zazwyczaj w wolnym dniu mamy lekcję francuskiego, która trwa na szczęście tylko godzinę, ponieważ dłużej jest troszkę ciężko, jeżeli chodzi o mnie. Najchętniej to 35 minut już jest maks. No mówię, zależy, czy jest to rano, czy po południu. No mam lekcję około 2-3 razy w tygodniu, także to już zależy od dostępności nauczyciela. No i co, wracam z treningu, mam lekcję, po czym później spotykam się być może z przyjaciółmi, znaczy dokładnie z przyjaciółkami, z dziewczynami z drużyny, bądź zostaję w domu i rozmawiam z rodziną, tak to wygląda. Jest ich dość dużo, a my właśnie tworzymy taką dosyć zgraną grupę, w której są dwie Amerykanki, jedna dziewczyna z Kostaryki, Szwedka, Niemka, Włoszka i ja. To jest moje wielkie marzenie. Nie mówmy, że to jest pierwsza drużyna na świecie praktycznie. No to mówię, pierwsza czwórka, drugie, trzecie, pierwsze to akurat nie jest ważne, ale w każdym razie no marzy mi się to. Na szczęście mam teraz kontakt z Hit Tobi, jest to naprawdę bardzo dobra zawodniczka. Wiele razy rozmawiałam o tym, jak bardzo marzymy o tym, żeby zagrać z pierwszą drużyną reprezentacji USA, natomiast nie jest to łatwe. No wiadomo, same organizacje też wydaje mi się, chęci ze strony reprezentacji USA też wydaje mi się, że jest wielkie. My możemy chcieć, ale jest ciężko do zrobienia. Natomiast mam nadzieję, że w czasie trwania tej mojej, można powiedzieć, przygody z piłką będę miała okazję zagrać USA. No to nie ma o czym mówić, to jest w ogóle... Trzeba zaznaczać od tego, że jest całkowicie inne podejście do kobiet, do w ogóle futbolu kobiecego. Całkowicie inne zaangażowanie, jest po prostu cały sztab szkoleniowy, jest, mówię, dwóch fizjoterapeutów, trenerzy od wszystkiego, od przygotowania motorycznego, drugi trener, pierwszy trener bramkarzy, jest człowiek nawet od obsługiwania kamer, czy nakręcenia meczy, wycinania tego wszystkiego, robienia z tego jakichś klipów. No mówię, to jest od całego co innego i z tego też wychodzi się coraz większy poziom, do tego jeszcze są pieniądze, które na to pozwalają, tak, że nie ma jeszcze niemożliwych, mówię, a to wszystko zależy od pieniążków, tak. Natomiast mówię, też to jest za bardzo profesjonalnie, no nie można sobie powiedzieć, że się nie chce. Też czasem są takie chwile, że sobie mówię, że jak mi się nie chce, nie? Ale nie ma takiej opcji, przychodzi się na trening, dać ten profesjonalizm, zaangażowanie trenerów, całej drużyny. No i wszystko się jakoś wraca na właściwe tory, także... No ciężko by w ogóle sobie cokolwiek powiedzieć, no przygotowanie PSG, no inna bajka kompletnie. No, nawet ciężko mi jest o tym mówić, bo mam porównanie z Polską. Znaczy kontrakt, związany kontrakty na 2 lata. Nie zostało mi jeszcze 1,5 roku. Jak będzie dalej, zobaczymy. No, zrobiłam pierwszy krok, powiedziałam A, to powiem B, tak? Czyli być może po 2 latach. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Chciałabym ewentualnie zmienić barwy klubowe, ale to tak na dzisiaj, prawda? Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się walczyć miejsce w pierwszym składzie już całkowicie, tak już nie oddam. Także mam nadzieję, że zmienię swoje myślenie i będę się coś dalej. Właśnie, to jest kurcze pytanie. Czego nam brakuje, bo tutaj jest... Jeżeli chodzi o dziewczyny na przykład, jest 18, może nawet 25, które są jakby selekcjonowane do pierwszej reprezentacji. Mamy te dziewczyny, każda z nas ma jakieś, ma wiele talentu i wiele umiejętności. Potrafimy to w jakiś sposób okazać, ale właśnie nie w tym momencie, kiedy trzeba. Brakuje nam tego jednego elementu. I właśnie to jest najgorsze, że ja osobiście nie wiem. Myślę, że jestem nad tym, ale nie wiem.
nie wiem, no, wydaje mi się, że to się wywodzi tak od samego początku, prawda? Czyli od klubu, poprzez całą organizację w klubie, kiedy problemy z płacą ze wszystkim dosłownie. No i potem przyjeżdżamy tu na kadrę, staramy się zrobić coś z niczego, prawda? Czyli przyjeżdżamy, jest od nas wymagane wygranie w piłkę, tak? A czasami w klubach nam to po prostu nie wychodzi. No sama mogę to powiedzieć, bo sama wiem, jak to było, tak? Także mówię, brakuje nam jeszcze bardzo dużo do drużyn zachodu, także mam nadzieję, że kiedyś się uda. Nie?